Po zdobyciu medalu Ironmana zdecydowałem się oddać życiu w prostocie, medytacji, z dala od cywilizacji i pogoni za kolejnymi celami. Potrzebowałem kilku dni oderwania się od codziennych schematów i czasu na wyciszenie aktywnie działającego od miesięcy umysłu. W podróży towarzyszyli mi przyjaciele, którzy akurat odwiedzili mnie ostatnio na naszej przepięknej tropikalnej wyspie. Z Phuketu polecieliśmy do Bangkoku, a następnie wynajętymi samochodami do miasta rodzinnego mojej ukochanej żony, Sakeo. Uwielbiam odwiedzać moją tajską rodzinę. Bije od nich taki niesamowity spokój ducha i łatwość życia. Zachód dał mi ambicje, pracowitość i pogoń za sukcesem. Od Tajów natomiast uczę się nie przejmowania się i cieszenia się życiem na luzie i bez stresu. Mój tajski tata zawsze marzył o tym, aby mieć syna, ale los obdarzył go 4 pięknymi córkami. Teraz miał szansę wydać wreszcie przyszywanego syna na mnicha. W tajskiej tradycji każdy młodzieniec w wieku 20 lat zostaje mnichem. Jedni na kilka dni, a inni jak mój tata nawet na rok. Jest to swego rodzaju inicjacja, która ma młodemu człowiekowi dać spokój ducha i mądrość w wejściu w dorosłość. Jak na Tajlandię przystało, było dużo regionalnej muzyki, jazda na pick-upie i wszechobecna radość. O poranku odbyła się domowa ceremonia poprzedzająca zrobienie ze mnie mnicha. Najbliższa rodzina zajęła się goleniem mojej głowy na zero. Już w hotelu, gdy pierwszy raz od chyba 10 lat zgoliłem brodę, czułem się nagi, ale gdy pierwszy raz w życiu ogolono mi brwi i włosy na zero, przestałem myśleć już o tym, jak dziwnie wyglądam. W końcu w 100-letnim klasztorze nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Podczas pięknej ceremonii, wykonanej przez tych samych mnichów, którzy udzielali nam ślubu 2 lata wcześniej, otrzymałem swoje nowe szaty. Prostokątną, która służy za spodnie, a raczej spódnicę. Koszulę, która jest jedynym elementem ubioru nieprostokątnym. Ogromną szatę wierzchnią, którą nauczyłem się nosić już na 3 sposoby. Oraz szatę, którą nosi się na niej i naczynie, do którego ludzie będą wrzucać mi jedzenie, gdy o poranku będę chodzić po domach.
Z willi za prawie 8 milionów złotych przeprowadziłem się na te kilka dni do ascetycznej chatki, będąc pierwszym białym od 100 lat w tej świątyni, czyli od jej powstania. Po pierwszej, prawie nieprzespanej z powodu upału nocy, wstałem o 3:30 rano i po porannym śpiewaniu miałem okazję uczestniczyć w tajskim pogrzebie. Drugi poranek przyniósł akurat comiesięczny dzień mnicha. Ludzie wtedy przynoszą jałmużnę, stronią od alkoholu i imprezowania. Począwszy od trzeciego dnia, codziennie rano miałem okazję wyruszyć z innymi mnichami po okolicznych wsiach, zbierając świeżo ugotowany ryż i jedzenie do metalowego dzbanka. Po prawie 2 godzinach chodzenia, na szczęście pozwolono mi używać japonek, gdzie wytrawni Tajowie chodzą boso. Zasiedliśmy do wspólnego posiłku. Mnich buddyjski je 2 razy dziennie, o 8 i 11. Resztę dnia wypełnia post, aby zapewnić sobie czystość umysłu, bo to właśnie inteligencja, mądrość, trening intelektu i koncentracji są istotą życia w świątyni. Jako że całkiem nieźle potrafię czytać tajskie litery, to mogłem w pełni uczestniczyć w porannych o 4:30 i wieczornych o 16:30 mantrach. Na początku liczyłem dni i godziny, ile jeszcze będę musiał to wytrzymać, trenując silną wolę mieszkania w ascezie, cierpliwość i czekając na koniec tej przygody. Z czasem jednak poczułem się dobrze. Wszechobecny spokój, brak jakichkolwiek zmartwień, możliwość przemyśleń, oderwanie od materializmu i ludzi zaczęło mi się podobać. Medytacja, czytanie, post i asceza zaczęły sprawiać mi przyjemność i trochę zmieniły moje podejście do życia. Cieszę się, że to przeżyłem i myślę, że w swoim życiu jeszcze kiedyś tu wrócę. Najpiękniejszy był ostatni dzień, gdy moje oczekiwania zostały przekroczone i przemyślałem sobie więcej rzeczy niż mogłem się spodziewać. Poukładałem w głowie tematy, na które nie było wcześniej czasu. Delektowałem się każdą chwilą wspólnej z mnichami porannej medytacji. Jeden moment zapadł mi w pamięć. Gdy siedziałem na progu świątyni, patrząc na zamglony wschód słońca i nagle na moją głowę wylano wodę z ziołami z mojego garnka, do którego przez ostatnie dni zbierałem ryż. Był to jeden z najintensywniejszych momentów mojego życia. Chłodny poranek i zimna woda sprawiły, że prawie serce przestało mi bić. Patrząc na słońce, leniwie budzące się do życia i zamglone kontury pól ryżowych, przeżyłem moment, gdy przestałem być mnichem. Musiałem wyjść ze świątyni na północ, prowadzony przez dziewicę, czyli jedną z kurzynek żony. Ostatnim elementem tradycji było błogosławieństwo od taty w domu i wspólne śniadanie już ze wszystkimi. Czego się nauczyłem podczas tej przygody? Że buddyści mają bardzo mocny system moralny, za którego łamanie jednak grozi dużo mniejszy ostracyzm społeczny niż na Zachodzie. Według nich każdy jest panem swojego losu, odpowiada za swoje życie i przyszłość. W tym systemie filozoficznym, bo oczywiście nie jest to religia, zamiast Boga istnieje kama, czyli jedno z praw wszechświata, według którego dobre uczynki powodują szczęście w tym i w przyszłych życiach, a następstwem złych uczynków jest cierpienie. Każdy więc wypracowuje sobie to, co spotka go w przyszłości. Studiując podręcznik buddyzmu, przeczytałem ponad 700 stron, byłem zaskoczony, że ta filozofia jest tak bardzo skomplikowana. Aby ogarnąć ją w całości, trzeba poświęcić wiele lat swojego życia. Znalazłem dla siebie kilka ciekawych konceptów, które z pewnością ubogacą moją wizję świata. Z czystym sercem mogę jednak powiedzieć, że była to jedna z najlepszych przygód mojego życia. Jeszcze tu wrócę. Miej dzisiaj wspaniały dzień.